rodzice postarali się o katolickie wychowanie, ale jak to wiadomo, młode osoby w wieku nastoletnim miewają różne okresy w swoim życiu i ja odeszłam od kościoła. Żyłam sobie wprawdzie normalnie, nie biegałam po ulicach z pistoletami, ani nie leżałam na odwyku, to nie nic z tych rzeczy, ale po prostu, krótko mówiąc, takie sprawy jak praktykowanie wiary, jak chodzenie do kościoła, jak traktowanie poważnie Pana Boga było na boku, było zignorowane przeze mnie. A później pojawiły się różne problemy natury takiej osobistej. I człowiek, kiedy właśnie sięgają go różne takie, można powiedzieć, nawet dramaty, sam w swojej ludzkiej naturze nie potrafi sobie z tym radzić. Jest na tyle, myślę, słabym stworzeniem, że szuka pomocy gdzieś wyżej, po prostu u kogoś, kto jest dobry, kto jest miłosierny. W moim przypadku tak było i właśnie ta pustka, która nagle w moim życiu się pojawiła, jakby poczułam, że musi być czymś zastąpiona, czymś napełniona. Kanaan to nazwa biblijna, jest to określenie miejsca, ziemi obiecanej, kraj Kanaan, kraj mlekiem i miodem płynący, ogólnie ziemia dobrobytu. Staramy się właśnie przez wspólny śpiew, przez atmosferę, która nieodłącznie towarzyszy festiwalom Kanaan, taki Kanaan mieć właśnie u nas w mieście. No i przez te 10 lat zdobywacie Państwo coraz więcej widzów. Bywają lata i chude, jednakże dla nas spełnieniem nie jest ilość publiczności, nie jest ranga wykonawców. Dla nas festiwal udany jest może przez te niewymierne owoce, to, że ta publiczność wychodzi lepsza, że chcąc, nie chcąc, siedząc na widowni, absorbuje się te wartości duchowe z przekazu tekstów, jeśli są szczere, jeśli wykonawcy są autentyczni. O to nam głównie chodzi. Typowe miasto górnicze, zamknięta kopalnia, trwa fizyczna likwidacja, 2,5 tysiąca ludzi straciło pracę, te miejsca zniknęły, stąd potrzeba szukania nowych miejsc pracy. Czy wtedy nie wolno nam się bawić, czy wtedy możemy zapomnieć o tradycji, która tu już od 10 lat zaczęła funkcjonować? Ja myślę, że robimy i dobrze to robimy, a szczególnie cieszę się, że to młodzież robi, a nie władze miasta. Młodzież jest tak mocno zaangażowana, że nie miałbym śmiałości powiedzieć, przestańcie się bawić, bo mamy gdzie indziej biedę. To jest potrzebne dla zrównoważonego rozwoju każdej miejscowości. Festiwal odbywa się już od 10 lat. 10 lat spotkania młodzieży. Czy przychodzi tutaj tylko młodzież z Czerwionki, z Leszczyn? Ja wiem, że przyjeżdża z różnych miejscowości. Oczywiście ta młodzież, która jest zainteresowana pieśnią religijną i zespołami, które przywożą za sobą trochę fanów. Czy jako gospodarz jest Pan zadowolony? Ależ oczywiście, że tak. Cieszę się, że mam taką młodzież, że nie tylko jest młodzież, na którą trzeba narzekać, ale taka, która potrafi przygotować sama dla siebie i dla nas dorosłych rozrywkę. Gdy opadnie Cię ta chęć, by schować się, wtedy popatrz na ten dar, który w Tobie jest. Możesz patrzeć i widzieć, jeśli chcesz, możesz kochać, kochać, kochać. Kogo zapomnieć na
jestem tylko gościem zaproszony tu dziś, żeby powiedzieć parę słów o życiu, o miłości do młodych, podzielić się tym, co się uczę z ludźmi, z młodymi, z pogubionymi. Ale nie jestem organizatorem, nie jestem twórcą, więc jest pewnie dlatego, że ci, którzy go tworzą, czują, że jest to coś dobrego i można coś dobrego przekazać ludziom. Co chcę powiedzieć? Chcę im powiedzieć, że są piękni, że są młodzi, że mają jedno życie, że ja, mając dzisiaj 48 lat, stwierdzam, że to, co jest najważniejsze, to, co przeniosę, to, co zostawię po sobie, to jest odrobina miłości. Jeśli mi się uda dzisiaj patrzeć dobrze, pięknie, bez osądzania, bez pychy, bez wywyższania się, to może będzie jaka cząstka, która tutaj tym ludziom zostawię. Chciałbym wyrazić wielkie zadowolenie, że dzisiejsza impreza, 10. jubileuszowy Festiwal Piosenki Religijnej, odbywa się na obiekcie Górnika Czerwionka, na obiekcie, który na co dzień tętni takim życiem sportowym. Dla mnie osobiście i dla zarządu tego klubu jest to początek drogi, początek realizacji programu, któryśmy sobie przyjęli. Ponieważ uważamy, że sport, kultura i oświata to są te podstawowe elementy, które wychowują młodzież. Dlatego też cieszymy się bardzo, że dzisiejsza impreza odbywa się na naszym obiekcie. Myślimy, że nie będzie to jedyna, bo nie jest to jedyna. Na tym obiekcie odbywają się różnego rodzaju festyny dzielnicowe, gminne, miejsko-gminne i międzygminne. Jest to dla nas dowód, że po prostu coś w tym klubie się dzieje i w tej gminie. Przybądź, Duchu Święty, spójrz z niebiosów wzięty, światła Twego strumień, światła Twego pomysł tego typu festiwalu, i to w Czerwionce. Inspiracją do zorganizowania Festiwalu Piosenki Religijnej w Czerwionce Leszynach był, nie ukrywam, pierwszy festiwal twórczości religijnej Gaudefest w Ustroniu. Będąc grupą młodzieży zaangażowanej w duszpasterstwo młodzieży w parafii świętego Andrzeja Boboli, w Leszynach w 90 roku na festiwalu Gaudefest formuła spodobała nam się. Chcieliśmy coś mieć takiego u siebie na mniejszą skalę w Czerwionce Leszczynach. Udało się. Można powiedzieć po tych 10 latach, że tak. Dzisiejszy koncert jest jubileuszowym. Od 10 lat niezmiennie staramy się propagować piosenkę religijną jako formę ewangelizacji. To jest nasz główny cel i myślę, że z powodzeniem udaje nam się przetrwać już 10 lat. Jury postanowiło przyznać nagrodę Grand Prix 10. jubileuszowego festiwalu piosenki religijnej Kanan zespołowi Kadosz z Tarnowskich Gór. Ziemniewicz.
Marcin Ziemniewicz. Dorota Zasiąkło. I Witek Wilk. Jesteście zdobywcami pierwszej nagrody. No to wygląda. To nie wygląda, tylko tak już jest. Co zadecydowało o tym, że właśnie to wy otrzymacie dzisiaj nagrodę? Myślę, że to nie nas... Należałoby jury zapytać. My sami nie wiemy, bo dla nas to jest poważny szok w ogóle, że tak się stało, bo ja może nie będę zdradzał tajemnicy, od kiedy my z Dorotką gramy, ale to nie jest dużo czasu. Także no... Jakieś 24 godziny. No jakieś 24 godziny, nie? Gramy razem z Dorotą i ta pierwsza nagroda jest dla nas poważnym szokiem. Także bardzo się cieszymy z tego. To jest pierwsza nagroda w życiu? Nie pierwsza w życiu, ale pierwsza... Tu, pierwsza. Na tym festiwalu i w tym składzie. A skąd nazwa zespołu? Oczywiście. Nazwa? To wymyśliliśmy kiedyś. Znaczy, tak, jest taka piosenka w ogóle, śpiewana w Odnowie w Duchu Świętym. Jest taka jedna wspólnota, która śpiewa dużo piosenek w języku hebrajskim. A my się też wywodzimy w sumie z Odnowy w Duchu Świętym. I taka piosenka jest pod tym właśnie tytułem, Kadosz. No i tym nam się spodobało i zostało. A zespół ze sobą śpiewa i gra od dawna? Dwa lata. Poza Dorotką? To znaczy, no, w troszkę innym składzie to już od 2 lat. I uczestniczycie w wielu tego typu festiwalach? Drugie. Bardziej ewangelizację graliśmy. Takie koncerty ewangelizacyjne, jakieś rekolekcje i takie różne rzeczy. Gdy omagniecie na pieć, by schować się, wtedy popatrz na ten dar, który w tobie jest. Możesz przyjąć tę miłość. Festiwal piosenki religijnej w Czerwionce-Leszczynach po raz 10 się odbywający ukazuje aktywność tych społeczności lokalnych, takich mniejszych, ukazuje jakieś nowe horyzonty, zwłaszcza dla młodzieży, a warto to czynić, bo przecież w tej miejscowości mamy sporo bezrobocia, w Boże Ciało była kolekta na pomoc dla bezrobotnych tutejszych. Cieszę się, że to się udało. No i próbujmy to życie nasze tutaj na Śląsku jakoś kształtować właśnie po myśli piosenki, po myśli pieśni. Pieśń jest naszą tradycją, pieśń uwznośla to nasze życie codzienne i bardzo się cieszę, że już po raz 10 tutaj odbywa się ten festiwal. I gratuluję organizatorom i samorządowi, że to jakoś funkcjonuje. Błogosławię wszystkim. Amen. Festiwal piosenki religijnej Kanaan jest jednym z 3 festiwali, które Miejski Ośrodek Kultury organizuje. W tym roku, od maja praktycznie, rozpoczęliśmy już cykl imprez w ramach Dni Czerwionki Leszczyn. Jest to nowum, bo do tej pory organizowaliśmy urodziny miasta we wrześniu. Nazywały się one Jesienne Spotkania Kulturalne. W tym roku mamy czerwiec i mamy Dni Czerwionki Leszczyn. Więc jak już wspomniałam, od maja zaczęliśmy i zaczęliśmy rzeczywiście festiwalem teatralnym, dokładnie rzecz biorąc, dziecięcym festiwalem teatralnym. Jest to pierwszy festiwal i jeżeli chodzi o takie kategorie teatralne, podobno jesteśmy jedynym już nawet w rejonie całej Polski Południowej. Kolejnym festiwalem jest Festiwal Tańca, organizowany w tym roku po raz 6. Tu też jest to dziecięcy festiwal tańca dla dzieci od 5 aż do 18 lat. I też oprócz Olkusza, Czerwionka Leszczyny jest
drugim miejscem, gdzie dzieci w kategoriach typu miniatura taneczna, kategoria dyskotekowa czy rewiowa, gdzie te dzieci mogą wystąpić i po prostu rywalizować czy edukować się. Taki jest po prostu sens festiwalu. No i właśnie Kanaan jest trzecim festiwalem, który organizowany jest przez Miejski Ośrodek Kultury i w ramach oczywiście Dni Czerwionki Leszczyny.